Ważna inwestycja dla radomskiego szkolnictwa wyższego w końcu zrealizowana. Podczas dzisiejszej konferencji na terenie Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego nastąpiło oficjalne otwarcie nowoczesnego prosektorium. Jest to innowacyjny projekt, który został wykonany przez firmę Klimamedic. Spółka ma duże doświadczenie w realizacji skomplikowanych zadań na potrzeby medyczne. Otwarcie Kolegium Anatomicum, jednego z najnowocześniejszych, o ile nie najnowocześniejszych obiektów w Polsce tego typu, pozwoli studentom kierunku lekarskiego naszego uniwersytetu na pełny proces kształcenia w niezwykle trudnej, ale jakże ważnej sztuce lekarskiej. To tutaj odbywać się będą zajęcia praktyczne, dzięki którym poszerzą swoją wiedzę oraz nabędą konieczne w tym zawodzie umiejętności. Prosektorium znajdujące się na terenie Kolegium Anatomicum umożliwi nowoczesną naukę anatomii prawidłowej, anatomii czynnościowej czy topograficznej. Wyposażone zostało w profesjonalne sale sekcyjne i preparatyki z urządzeniami technologicznymi do wideoroutingu, dające możliwość wysyłania na sale dydaktyczne obrazów o wysokiej rozdzielczości, a także tych trójwymiarowych. Część laboratoryjna posiada zaplecze do przechowywania zwłok i odpadów medycznych. Prosektorium wyposażone jest także w chłodnię i mroźnię, która daje możliwość szkolenia medyków na ludzkich preparatach mrożonych, w tym przeprowadzania podyplomowych kursów chirurgicznych. W 2017 roku władze uniwersytetu otrzymały zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego. Polska Komisja Akredytacyjna wydała w 2019 roku ocenę negatywną uniwersytetowi, m.in. za brak profesjonalnego prosektorium. Tego typu działający obiekt był wymagany, by kierunek lekarski mógł ponownie przyjmować studentów w Radomiu. Jestem przekonany, że wraz z otwarciem Kolegium Anatomicum przed naszą uczelnią otwiera się szansa na dalszy rozwój i skuteczne konkurowanie o zainteresowanie studentów z innymi uczelniami medycznymi w kraju. Pod koniec lipca Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę w sprawie kierunku lekarskiego. Od 1 października tego roku Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny oficjalnie przyjmuje na medycynę w Radomiu. Cieszę się niezmiernie, bo od kilku tygodni prowadzimy wspólnie rozmowy, co możemy robić dalej, żeby rozwijać kierunek lekarski, doceniając to wszystko, co zostało dla kierunku lekarskiego w ramach uniwersytetu już zrobione. To olbrzymia szansa dla miasta, przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy chcą studiować nie tylko w uniwersytecie, ale przede wszystkim wykorzystywać kierunek lekarski, który jest nowy, ciekawy, interesujący, ale przede wszystkim perspektywiczny. Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek podpisał stosowne dokumenty o przekazaniu odpowiednich środków kierunkowi lekarskiemu. Koszt inwestycji pozwalającej na rozwój Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu wyniósł 11 milionów złotych.